Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Night Loops. Dobrze pamiętałem? Dobrze pamiętałem. Już myślałem, że zapomnę. Moi drodzy, wracamy oczywiście do tej zagadki, która tutaj jest. No i pytanie właśnie. Pytanie, co my tu musimy zrobić? Bo widzę, że... A ty cwaniaczku. Tak mnie chciałeś wała zrobić. Tutaj można przejść. Także myślą. Chyba, że w ogóle możemy tutaj chodzić sobie po tym gwiezdnym... Po tym gwiezdnym ogrodzie, bo to też tak może być. Chyba tak. Tak, my tu w ogóle możemy chodzić po tych gwiezdnych ogrodach. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Pytanie, co nam to dało? Nadal nie widzę odpowiedzi na tą zagadkę. Ojej! Monoporcje, cześć! Nie, to rzepa, chyba. Rzepa. Dobra. No, nie wiem troszeczkę co... Co? Ej, tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, no. Mamy przejście, jakiś labirynt. W teorii labiryntu, w sumie. Załóż tą maskę. Oświetl sobie delikatnie dróżkę. Tylko, że nie można biegać w tych maskach. Dobrze by było. Zatem, że drzwi są zamknięte? Nie, nie są zamknięte. Hidden Field of Sin? Ukryte zakamarki grzechu? Zerówka. Okej. Mamy jedną kartkę. Jeszcze nam brakuje trzech. Tylko jedną w tym świecie. Teraz pytanie. Jezu, myślałem, że coś tutaj idzie. A to jest tylko drzewo. Maska nowa. Dzień dobry. Znajdujesz maskę tego, jak on się nazywa. Ten, co ma te takie pupetki. Jezu, pupetki. Puppet Show. Nie marionetki, chociaż marionetki też w sumie. Pacynki, o. Jego oryginalny właściciel spędzał każdy... Spędzał każdą chwilę na jawie, próbując ożywić ręcznie robione lalki. Użyj maski... kurwa. Pacynkarza, może tak. Aby kontrolować windła. Okej. Okay. Czyli możemy kontrolować windę. Rozumiem, że teraz dzięki tej masce mamy możliwość w ogóle cokolwiek zrobienia w tym świecie. O, Eats! O, dzień dobry, Eats. Jeśli to róża zakwitnie, jeśli to liść spadnie, westchnij i nigdy tego nie lekceważ. Hej, nie sądziłem, że ktoś mnie tutaj znajdzie. Ale naprawdę miło cię znów widzieć. Shiro. Nieprawdaż? No, jesteś mną, jakby nie patrzeć, więc chyba powinieneś wiedzieć. Powinieneś wiedzieć. Tu nic nie ma. A mi nie wydaje się, żeby coś było. Okej. To tu już mamy czysto. Teoretycznie możemy wracać tam, gdzie byliśmy wcześniej. To jest już 5:44. I obawiam się, że już chyba nie zdążymy nawet cokolwiek tutaj zrobić. A że ja tak wcześniej widziałem? Słonecznik. Słonecznik. Mówią, że zawsze są zwrócone w stronę słońca. Mnie interesują te bramy, te gate'y tutaj. Co one dają? To jest pytanie za milion punktów. Tylko widzę, że zaraz nie będziemy mieć czasu. Fuck. Teoretycznie widzę, że kierują nas w tą stronę. Dobra, przejdźmy się tędy jak człowiek. No widzę, że to jest non-stop to samo. Że tutaj przejście? Nie. Tu jest to samo przejście. Okej, no dobra. Mając już w teorii nową maskę, nie potrzebujemy tak naprawdę nawet już tu chodzić, tylko po prostu sobie załóżmy tą maskę pierwszą. Wracamy do windy, zapisujemy, bo to oczywiście nam się bardzo przyda. Bardzo, bardzo nam się przyda. I wrócimy sobie tutaj w następnej pętli. The final night. Standardowo. Okej. Coś mam napisane? Nie, tylko szósta. Dobra, zobaczmy jak to wygląda tu.
Jak to wygląda tutaj? Tu mamy wszystko, tu mamy jedną i tu jeszcze nie. Okej. Czekajmy stąd. I tak, użyjemy teraz teleportu. Pójdziemy sobie do tej miejscówki, gdzie były te marionetki, pseudo-marionetki. To były te widma. Teorii widma. No i dobra. Mamy co chcieliśmy. To sobie ściągamy. Dodamy sobie to. Zobaczmy, jak to się w ogóle nazywa. Catwalk in the Sky. No i fajno. Dobra, ściągnij mi to. I tak. Tego nie chcę. Chcę marionetkarza. Możesz chodzić. O! Jak się wyglądasz? To naprawdę śmiesznie wygląda, ale okej. Okay. Może też jest marionetka? Nie, to nie jest marionetka. Ale widzę, że chyba nam tutaj gra od razu mówiła, idź po maskę. Idź po maskę. Pierwsze, co mieliśmy zrobić, to iść po maskę. Okej, okay. Czyli mamy teraz już możliwość chyba ich uratowania. Odkąd byliśmy z Mali, zawsze spotkaliśmy się... Aha, to już byli... To czytaliśmy, tak? Tak, to czytaliśmy, okej. Okay. Na środku ogrodu. No problemo. Oh no! Kiedy spotkamy się na zakręcie, co z nami będzie? Tu jest jakieś przejście. Tylko widzę, że... No właśnie, my tutaj mamy coś do włączenia. Jezu, jak ja nie lubię czegoś takiego. Nie lubię czegoś takiego. No dobra, przejdźmy sobie tędy, tak jak szliśmy. Widzę, że ja tutaj steruję głównie tym górnym naszym bebzikiem. Okej. Teraz sobie odblokowałem tutaj przejście. Rozumiem, że... Teoretycznie. Rozumiem, że teraz będę mógł przejść sobie tędy i stanąć na samym środku ogrodu, tak? Mhm. Dobra. No i mamy tutaj już coś. Nie, nie mogę iść dalej. Po drugiej stronie jest zbyt niebezpiecznie. Ale muszę najpierw znaleźć latę. No to nie jest problem. To nie jest problem, bo mogę zrobić to w ten sposób. Zatmy go. Zamknijmy sobie to. O, ale to otwiera tylko i wyłącznie to. No dobra, ale tak jak już go mamy tutaj, żeby sobie przejść w drugą stronę. Okej. Okay. Kurde, to jest, powiem wam osobiście, dosyć ciężka zagadka. Wejdź sobie, jak człowiek. Okej. Okay. Teraz ja sobie zejdę stąd. Ty sobie na te przejdź, też jak człowiek. Dobra, w drugą stronę. Pyk. Teraz to otworzyłem. No właśnie, mamy to. Latte! Kafe, jesteś tutaj. Oj, strasznie się o ciebie martwiłem. Kiedy to stało się takim labiryntem? Co się z nami stało?
Sama nie jestem pewna. To wszystko jest takie rozmazane. Jakbym się obudziła i następną rzeczą, którą widziałam, jest... hej. Ale wiesz co? To wszystko daje mi teraz do myślenia. Kiedy byliśmy jeszcze młodzi, złożyliśmy tą obietnicę, prawda? Tak. Tak, nigdy tego nie zapomnę. Okej. Więc jest, mamy to rozstrzygnięte. Czekaj, kafe. Masz na myśli, że możesz... Naprawdę nie przeszkadza ci... mam na myśli... Czy mówię poważnie na te. Masz rację. Nigdy stąd nie zobaczymy oceanu. Okej, jeśli tylko zobaczyć ocean. Mamy kolejny kod. Nie wiem, czy nie będzie ostatni odcinek z tego. Oj, Shiro skarbie. Naprawdę nic nie rozumiesz. Czyż nie? Nadal tego nie łapiesz? Jesteś tutaj intruzem. Ktoś taki jak ty nigdy nie zrozumie. Ktoś, kto nigdy nie musiał troszczyć się o nikogo poza sobą. Ach, to sprawia, że jest mi niedobrze. Naprawdę nie masz pojęcia, prawda, kochanie? Chodzisz tu i sprawiasz, że ciągle cierpimy. Czy oni po prostu... Oni są po prostu na takich małych wizytach. Czyż nie? Znam cię lepiej niż ty sama siebie, kochanie. Zawsze byłeś skłonna do sabotażu. Wkrótce zabierzesz nas wszystkich ze sobą. Może wrócisz na swoje piętro, zanim to się stanie. I możemy o tym wszystkim zapomnieć. Pamiętaj. To ja zbudowałem to miejsce. Ty jesteś nikim. Czemu my non-stop mamy tą maskę? To jest dziwne. No dobra. Wiem, że tutaj już mamy wszystko ładnie ogarnięte. Zobaczcie, one się dziwnie ruszają chyba, nie? A, ciekawe. Dobra, to chyba oznacza, że możemy się przejść już na pięterko. Więc tak zróbmy. Tak, zróbmy. I przejdźmy w sumie do ostatniego świata. Do ostatniego świata. Final Night. Okej. Zawsze byłaś niezawodna. Ale czym w ogóle jesteś? Obserwatorem? Widmem takim? Kiedy to wszystko się skończy? Okej, koniec z nadmiernym myśleniem. Weź się w garść, Shiro. Tylko ty jedna. Ostatnia godzina. Jak to wygląda? Nie to. Dobra, nie chodziło mi o to. No tak, zostało nam jeszcze dwie cyfry. Myślę, że damy radę to zrobić. To jest git i został ostatni świat XXX. Mam nadzieję, że nie będzie żaden erotikon. I nie będę musiał niczego blurować. Ale w sumie i tak nie bluruje. Okej. Zróbmy to. Lecimy do ballroomu. Lecimy, moi kochani, do ballroomu. No,
2-7-5-9-8-5-0-6 i dwie ostatnie nieznane. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Okej, to tak, teraz chcę iść tu. I chcemy iść do ballroomu. Chcemy iść do ballroomu. A raczej do jego końca. Czyli tu. O, tego chyba nie było tu napisanego. Kwiaty najlepiej smakują suszone i... O, nie, przepraszam, nie smakują. Kwiaty są najlepsze, kiedy są wysuszone i zawieszone. Jezu, czy co ja z tym jedzeniem? Jadłeś, Shiro. Jadłeś. Ja nie wiem. Dobra, potrzebujemy tak. Trzeciego oka, lampki, kaczki i lodu. Nie, tak chcę. Lecimy. Wchodzimy. Jak wygląda świat? XXX World. Wow. O, to dziwne typki. Typki. Nie mam mowy, żebyś znowu o tym mówił. Ach, ten głos irytujący. Weź się w garść, Shiro. Solidny ląd. Dobra, rozumiem, że nie możemy na nich chyba wpaść. Prawda to czy nieprawda? Dobra. Co? Kwiatek grzechu? Ciekawe. Czym jest to miejsce? Nie wiedziałbyś, prawda? Nie będziesz już zbyt przydatny. Już nie? Niezbyt przydatny chyba. Właśnie, rozumiem, że nie możemy... Możemy. Kurde. To długa droga do miejsca, do którego zmierzam. Chcesz do mnie dołączyć? Jestem pewien, że prędzej czy później do mnie dołączysz. Zobaczysz. Idź. Czyli was nie musimy unikać wcale. Podoba mi się te takie tapki 3D w tej grze. O, non stop coś do nas gada. Ej, może zrobić to sam. Po prostu kilka... podobnie jak twoje szkice, linia po linijce. Ale dlaczego jesteś teraz na scenie? Przestań żartować. To nie ty tam na górze. What? O, weź, oddychaj. To już nie ty. Mamy kolejny list. Kolejną liczbę. Kuleczka. Ori, dałoby się już zrobić to na Brute Force, nie? Okej, okay, no ale zróbmy to, jak Pan Bóg przykazał. Gdzie jest ta scena? To jest to? To jest scena? To chyba jest scena. Czemu tu nikogo nie ma? Czemu tu nikogo nie ma? Jakieś schodki? Z tego co widzę. Ale nic oprócz tego. Masa kamieni i innego barakła. Tu coś jest. Jakieś dziwne starożytne ruiny. To się chyba nie do przejścia. Nie, da się przejść. Kurde. Ciężko cokolwiek tu ogarnąć? Dziwne drzewa. Dziwne drzewiska, które się widzę, że non stop powtarzają. Musisz tu cokolwiek znajdź. Kurde, przydałaby się mapa. Piasek utrudnia odnalezienie drogi. Zgubiłeś się? O, ja też się zgubiłem. Dobra, piasek utrudnia znalezienie drogi. Czyli co, mamy iść non-stop po drodze w teorii. Mi tak to odbieram.
Mamy tu kolejne cudo. Jakiś bar chyba. Ale nic oprócz tego. Nic oprócz tego. Jakaś droga była. Ale... kurde. Dobra, to jest ten sam typ, co był na początku. Dobra, tutaj nic nie ma niestety. O, jest kolejna droga. To jest ten kwiat grzechu. To w ogóle jest miejsce, z którego przyszliśmy dopiero. Znaczy wyszliśmy w sumie. Tędy byliśmy. Pytanie, czy to nie będzie droga w kółko. Po wychodki. Po wychodki, więc to też nie. Dobrze, daje nam przynajmniej możliwość biegania. Dobra, idziemy tędy. Jak Pan Bóg przykazał, tylko szkoda, że się trasa skończyła. Szkoda, że to się trasa skończyła. No i właśnie, no tu jest scena. Czy my coś na tej scenie możemy zrobić? No nie. No jakby ktoś tutaj był wcześniej. Ale nic poza tym. Zabijcie, zabijcie, ale nie rozumiem trochę tego. Ten kwiat grzechu. Kurde, o czym nie pomyślałem? O czym Shiro nie pomyślał? Macie jakiś pomysł? Bo ja kurde nie. To jest jeszcze jakaś trasa. To da. Ona się szybko kończy. To jest w ogóle loop tak naprawdę tamtej trasy, która prowadzi nas na tą stołówkę pseudo. No właśnie. To jest ta sama trasa. Ale no nie mogę znaleźć tej głównej drogi. A to? O, chyba coś mamy. Kolejny kwiat. Udało mu się wyrosnąć z pękniętej ziemi. Mamy drzwi. Ouu. No i te koleżki jeszcze będą tu. No oczywiście. Jest marionetka. Weźmy sobie marionetkę oczywiście. Standardowo sobie odłóżmy jedną i weźmy sobie marionetkę. W ogóle czy możemy z tobą porozmawiać? To jest też dobre pytanie. A, chcesz wejść do środka? Nie ma szans, dzieciaku. Współpracujemy. Znaczy, mamy do czynienia z inwazją. To kryzys. Jeśli tego nie rozwiążemy wkrótce, wszyscy możemy być bez pracy. Nie rozumiem chyba tekstu, ale okej. Posiedź sobie tam. O! Ursa Saloon. Salon Ursy. To jest Ursa. Cześć. Wyglądasz jakbyś potrzebował drinka. Mogę to powiedzieć po tylu latach zarządzania Ursa Saloonem. Odkąd jednak zaczęło się tu pojawiać... zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dziwność mogę znieść, ale mój biznes idzie w ruinę. Więc, partnerze, co powiesz na to? Pomożesz mi? No i czemu nie? Wspaniale. Znaczy nie, trochę to było przerażające, wspaniale. To było przerażające. Cóż, to oczywiste, prawda? Moi klienci przychodzą na tańce i naszą niesamowitą atmosferę. A dzięki naszym drinkom nie słabną przez całą noc. Bo na tym czerpiemy zyski. Haha. Cha-ching. Okej. Ale ostatnio co dziwne narośla zatkowały mój główny parkiet. A teraz wszyscy moi stali bywalcy są przerażeni. A.
W jaki sposób Ursa Salon będzie najlepszą... Watering Hole? Studnią? W okolicy, skoro kręci się tak tutaj dużo rzeczy i ranią mój biznes. Możesz mi przypomnieć, jak masz na imię, młody? Czy młoda? A, Shiro, interesujące. Podoba mi się to imię. Ma ładny wydźwięk. Wydaje się znajomy, choć nie do końca wiem dlaczego. Może uda ci się coś zrobić z tymi dziwnymi naroślami. No dobra, coś wymyślimy zaraz. Okej, okay. Doprowadźmy Ursa Salon do czasów świetności. Ej, kolego, jesteś tutaj, żeby nam pomóc, czy co? Ha! Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby ktoś z zewnątrz mógł się przydać widmowi. Okej. Okay. Nic nie ma? Nic nie ma. Tu nic nie ma. A możemy użyć na przykład tego jeszcze raz? Nie. Tylko tam, gdzie słucha marionetki. Dobra, to są te narośle, tak? O, to kamień. Jest naprawdę gładki. Wydaje mi się, że jeszcze jednej maski mi brakuje. Te filary wydają się pulsować. Definitywnie brakuje mi jednej maski. Okej. Okay. Czy to zmienia pozycję? Wydaje się, że tak. Tylko teraz to ma taki dziwny kształt. Te dwa są obok siebie, jeden jest oddalony. Aha. I tak, rozumiem, że to musi przejść tu. To się udało. Dobra, rozumiem. Easy peasy lemon squeezy. Kapuję. Czyli tak, to dwa w górę i cztery w prawo. Raz, dwa, trzy. Trzy w górę, przepraszam, nie dwa. Trzy w górę i jeden w dół. Trzy w górę, jeden w dół. Raz, dwa, trzy. Dobra. Jeden w dół. Też wiecie co, pomyślałem dopiero sobie teraz w sumie, że mogliśmy chyba ten kamień uderzyć. A jednak nie. No i co, to koniec? Mamy wszystko już? Proszę, błagam cię. Po prostu odejdź. Co mogę zrobić w tym momencie? Po prostu powiedz mi, czego chcesz. Proszę, po prostu odejdź. Chcę cię spotkać. Przestań ranić siebie. Chcę cię spotkać. Potrzebuję, żeby wszystko powstało takie, jakie jest. No dobra. Bierzemy list, oczywiście standardowo. I ostatnie to jest czwóreczka. Zapamiętamy. Mamy cały kod. Bardzo dobrze. Tylko jest jeszcze kilka miejsc, które chciałbym zobaczyć. Oj, jest jakaś notka. Jest jakaś notka. Dobra, po pierwsze. Latarnia. Włączmy to. Możemy to dalej przesuwać? Nie możemy dalej przesuwać. Okej. Okay. Tutaj widzę też, że jest jakiś reset.
Też nie możemy tego przesuwać teraz. Tak, tak, jest tu jakaś jeszcze notka. 25 pojazd, shit. O Jezu, kolejne czytanie. Drogi Shiro. Tak, to Audi to było drogi chyba, tak? Cześć Shiro, no tak. Minął już dosyć długi czas, ale przejdę do większego sensu. Udowadniając siebie w środku Kensingor, ściany nic nie znaczyły. Dlaczego kontynuuję ranienie siebie? Jaki jest punkt dotrzymywania obietnicy? That my past self, co? Czekajcie. That my past self... A, przepraszam, dobra, wiem. Jakie moje byłe ja złożyło do mojego przyszłego ja. To jest wszystko na temat czasu i dawania sobie pozwolenia, żeby iść dalej. Peach, Melba i ja... hit. Old Trust. Co? Sekunda. Muszę sobie to przetłumaczyć. A, trafiłem na stary, zakurzony szlak, przepraszam. Jest tutaj jakaś większa ryba. Która próbuje nas wszystkich wysuszyć. Chyba. Czekajcie, ja sobie muszę tą taksówkę... Wiecie, to jest... to jest po prostu takie właśnie tłumaczenie na żywo. To jest bardzo ciężkie. A jeszcze... Ja mam problemy z niektórymi czcionkami. Jak mam, wiecie, jakiegoś Ariela czy coś, to nie ma problemu, ale jeżeli to jest pisane właśnie takim teoretycznie odręcznym, to jest dla mnie ciężkie nawet do tłumaczenia, nie wiem czemu. Dobra, jest tu jakaś większa ryba, która próbuje nas usmażyć. O, fry to jest też smażenie. Dziękuję ci za asystowanie nam na tych niskich uczniów. A, przy tych wszystkich upadkach. Nie jestem pewien, jak ci się odpłacę, ale nazwałem koktajl po tobie. Jak brzmi dla ciebie Shiro Spirits? Okej, czyli po prostu nazwał koktajl na naszą część. Okej, z poważaniem Ursi. Uważaniem Ursi. Tak, to było jeszcze jakieś inne przejście. No to było po prostu przejście stąd. No dobra, to chyba już możemy sobie przejść do głównego menu. Menu. Mamy cały kod. Mamy tu rusieńki kodzik, więc teraz powinno już pójść spłatka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Hotel Lobby. Dobra, chyba to naprawdę zrobisz. Czy ty naprawdę to zrobisz, a ja? Właśnie, czyli my następnie gadamy ze sobą, tylko gadamy z tym właścicielem posiadłości w teorii. Dobra, mamy wszystko. Mamy wszystko. Więc tak, ja sobie tu oczywiście robię research. 2759850644. Więc tak. 275, jakie dziwne. 98. Jezu, kto to wymyślił? 50506 44. Submit. Ej, dalej.
Otrząśnij się już z tego. Jak długo tu czekałaś? W końcu. Uczucie obserwowania zginęło. Czas. 6 rano. To nie wydaje się być realne. Twoje dłonie zaczynają być nieco zimne. Ale poza tym... Dlaczego nie czujesz się inaczej? Dobre pytanie. Mogę przejść jeszcze tędy? No dobra, zaraz obczajmy resztę. Twoje myśli wypełniają słabe obrazy widm. Wydaje ci się, że nadal mogą czegoś od ciebie potrzebować. Naprawdę chcesz wyjść? No chcemy. Zobaczmy jakiś pierwszy ending. I to jest ten morski świt chyba. To był mój ostatni dzień w hotelu nad morzem. Jak w ogóle powinna wyglądać jedna z tych notatek? Nie trzeba dodawać, że nigdy więcej nie zobaczę Kelsingor. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to wszystko tak się potoczy. Przez długi czas moje życie kręciło się wokół tego miejsca. A teraz będzie to tylko kolejne znikające wspomnienie. By być zamkniętym jak reszta. Patrząc teraz na morze. Czy byłam naiwna? I żeby myśleć, że tak naprawdę mogłabym uciec. Czy oni wszyscy byli tylko w mojej głowie? Niedokończone obrazy. Ty i on. Autoportret. Czy naprawdę to tracę? Może lepiej zostawić niektóre pytania w spokoju. Nieważne jednak... najważniejsze jednak tego wszystkiego. Czy w końcu... Mam zakończenie tego rozdziału w swoim życiu. Już zbyt długo jestem na dnie studni. Wiem, że po prostu próbujesz pomóc. Ciągle próbujesz zabierać mnie w dół, tam. I dlaczego? Nie obwiniam cię. Nic nie możesz zrobić. Ten ciężar na moich ramionach. Każdy dostaje to, czego chciał. Nigdy nic innego w połowie. Moje oczy wydają się niesamowicie ciężkie. Jest 6:00. Luke, popatrz. Wiedziałem to. Niebo oddziela się od morza. W końcu. Bez bólu.
koniec. Okej. Ufałem ci. Ufałem ci. Musi być dla ciebie czymś więcej. No właśnie, widzę, że mamy kolejny start. Mamy kolejny start. Jednej maski nadal nie zebraliśmy, mimo wszystkich notek. To jest też bardzo intrygujące. Dobra, zobaczmy sobie to. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tylko gdzie my możemy znaleźć kolejną maskę? Gdzie my możemy znaleźć kolejną maskę? Rozumiem, że... Wiecie? A, to jest to samo, dobra. Wpiszmy jeszcze ten kod. 25... 275, przepraszam. 7... 5... 9, 8... 5, 8, 5, 0... 6, 4, 4. Nie mamy już obserwatorów. Dobra, otrząśnij się z tego. No, dalej. Zobaczcie jeszcze, czy przypadkiem nie możemy też dotknąć jeszcze z komputera. A, to jest to samo. 600. No dobra, tylko tak, to mamy 600, czyli teoretycznie koniec już... Koniec już naszej zmiany. To powinno już być zamknięte. No właśnie, nie ma już sensu jeździć windą. Dobra, na pewno. No dobra, czyli to nam nic nie dało. To nam nic nie dało. Nie da się zejść na dół, jeżeli już tak naprawdę sobie wszystko ogarniemy. Więc jak otworzymy system, robi się koniec, bo nam od razu czas przyspiesza. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Wiem, że to jest jeszcze true ending tak zwany, bo to, co my teraz mamy, to nie jest story true ending. To jest po prostu jedno z zakończeń. Więc tak, oczywiście sobie przejdziemy tutaj. Ale mówię teraz, bo mamy już 43 minuty odcinka. Nie wiem, ile mi się zejdzie jeszcze z tym. No też nie chcę jakoś chodzić i błądzić. I wrócę dopiero do was, jak już coś sobie ogarnę. Bo myślę, że chyba to będzie najbardziej istotne. Chyba, że zrobimy wszystko jeden odcinek. No nie wiem. Dobra, tak czy inaczej, zakończymy tutaj ten odcinek. A w razie czego... Jeżeli naprawdę to będzie tak, nie wiem, z 10 minut, to jeszcze dołączę do tego odcinka. I jeszcze się zobaczymy za chwilę. A jeżeli nie, no to jeszcze będzie z tego jeden odcinek. A tymczasem trzymajcie się. Kończę, bo kończę, nie? Na razie.